Życie jest skomplikowanym gobelinem, tkanym z nici naszych intencji, myśli i doświadczeń. W samym sercu tej plątaniny znajdujemy potężne połączenie między nauką a duchowością, które zaprasza nas do przebudzenia w nową rzeczywistość. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego przebudzenia jest moc intencji, która w głęboki i transformujący sposób splata się z prawem przyciągania. Gdy zaczynamy rozumieć, że nasze intencje to nie są jedynie życzenia, ale potężne siły, które kształtują naszą rzeczywistość, zaczynamy otwierać drzwi do możliwości pełnego i autentycznego życia. Intencja jest w swojej istocie jasnym oświadczeniem tego, czego pragniemy. To energia, która emanuje z naszego istnienia, wibrując na określonych częstotliwościach, które z kolei przyciągają doświadczenia rezonujące z tą wibracją. Gdy stajemy się świadomi naszych intencji i dostosowujemy je do naszych prawdziwych pragnień, zaczynamy dostrzegać, że rzeczywistość nie jest czymś, co po prostu się z nami dzieje, ale raczej czymś, co współtworzymy. Prawo przyciągania, często wspominane, jest wyrazem tej współtworzenia. Uczy nas, że to, co umieszczamy w naszej świadomości, manifestuje się w naszym życiu. Wizualizacja tego, czego pragniemy, nie jest jedynie ćwiczeniem umysłowym, to akt tworzenia. Kiedy wizualizujemy nasze cele z jasno określoną emocją, właściwie dostosowujemy naszą częstotliwość wibracyjną. Ludzki umysł to potężne narzędzie i gdy jest używane właściwie, może nas prowadzić do stanów istnienia, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Ta praktyka wizualizacji często towarzyszy uczuciom wdzięczności, które amplifikują energię, którą emitujemy. Kiedy dziękujemy za to, czego pragniemy, tak jakbyśmy już to mieli, wysyłamy jasny komunikat do wszechświata, że jesteśmy gotowi na przyjęcie. Nauka oferuje nam nową perspektywę na ten fenomen. Badania w neurobiologii pokazują, że nasze myśli i emocje nie są jedynie abstrakcyjne, mają namacalne konsekwencje biologiczne. To, jak myślimy i czujemy, może zmieniać naszą chemię mózgu i, w konsekwencji, nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. Ta współzależność między umysłem a ciałem jest fundamentalna dla duchowego przebudzenia. Gdy rozumiemy, że każda myśl i każda emocja ma wpływ na nasze istnienie, zaczynamy brać odpowiedzialność za naszą rzeczywistość. Neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń, ujawnia, że możemy przeprogramować nasze wzorce myślenia, otwierając przestrzeń na manifestację nowych możliwości w naszym życiu. W ten sposób intencjonalna praktyka wizualizacji staje się potężnym narzędziem. Kiedy poświęcamy się wizualizacji tego, czego pragniemy, nie marzymy tylko na jawie. W rzeczywistości przekształcamy nasz mózg, aby rozpoznawał i akceptował tę nową rzeczywistość. Nauka uczy nas, że powtarzając to, możemy tworzyć nowe obwody nerwowe, które wspierają te nowe przekonania. To nie jest tylko duchowość, to praktyka oparta na dowodach naukowych, która pozwala nam kształtować nasze doświadczenie życia. Zrozumienie mocy intencji i jej związku z prawem przyciągania to tylko pierwszy krok w naszej duchowej podróży. Gdy zagłębiamy się w to połączenie, zaczynamy dostrzegać obecność uniwersalnych praw, które rządzą naszym życiem. Prawo zgodności na przykład przypomina nam, że jak na górze, tak na dole. Sugeruje to, że to, co doświadczamy w naszym wewnętrznym świecie, odzwierciedla się w naszym świecie zewnętrznym. Jeśli pielęgnujemy pozytywne myśli i emocje, możemy oczekiwać pozytywnych rezultatów w naszym życiu. To zrozumienie zachęca nas do większej świadomości narracji, które karmimy w naszych umysłach. Z kolei prawo wibracji uczy nas, że wszystko jest energią i że wszystko jest w ciągłym ruchu. Każda myśl, każda emocja i każda intencja emituje częstotliwość wibracyjną, która z kolei przyciąga podobne doświadczenia. Gdy stajemy się świadomi tej dynamiki, zaczynamy dostrzegać synchroniczności w naszym życiu. Te momenty przypadkowości nie są przypadkami, są oznakami, że jesteśmy zgodni z naszym wyższym celem. Synchroniczność przypomina nam, że jesteśmy połączeni z czymś większym niż my sami i że nasze intencje są w harmonii z uniwersalnym przepływem. Co się dzieje, gdy zaczynamy pielęgnować tę świadomość i stosować te prawa w naszym życiu?
Odpowiedź jest prosta. Zaczynamy żyć w sposób bardziej pełny i autentyczny. Doświadczamy głębokiego poczucia połączenia nie tylko z samymi sobą, ale także z wszechświatem wokół nas. To duchowe przebudzenie często towarzyszy poszukiwaniu samopoznania. Medytacja, na przykład, staje się niezbędną praktyką w tym procesie. Dzięki medytacji możemy uciszyć umysł i połączyć się z naszym prawdziwym ja. Ten stan obecności pozwala nam eksplorować głębiny naszej świadomości, ujawniając ograniczające przekonania i negatywne wzorce, które mogą nas powstrzymywać przed manifestowaniem naszego pełnego potencjału. Praktyka medytacji nie polega tylko na osiągnięciu stanu spokoju. To okazja do przeprogramowania naszego umysłu i otwarcia przestrzeni na nowe możliwości. Kiedy stajemy się bardziej świadomi naszych myśli, zaczynamy dostrzegać, jak kształtują one nasze doświadczenie życia. Medytacja uczy nas obserwować nasze wzorce myślenia bez osądzania, co pozwala nam świadomie wybierać, które myśli chcemy karmić. To w tej przestrzeni klarowności możemy zacząć przezwyciężać ograniczenia i tworzyć nową narrację dla naszego życia. W miarę jak wychodzimy poza te ograniczenia, zaczynamy dostrzegać, że świadomość jest potężnym narzędziem transformacji. Duchowe przebudzenie obejmuje identyfikację i przezwyciężanie przekonań, które trzymają nas w rzeczywistości, której nie pragniemy. To zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie i skonfrontowania się z lękami i niepewnościami, które powstrzymują nas przed postępem. Kiedy to robimy, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości i mamy moc zmiany naszej trajektorii. Ten proces transcendencji nie jest tylko osobistą podróżą, to podróż zbiorowa. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi naszej własnej energii i intencji, zwiększamy naszą zdolność wpływania na świat wokół nas. Zmiany, które wprowadzamy w naszym wnętrzu, odbijają się w naszych interakcjach i społecznościach, w których żyjemy. Idea, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, staje się silniejsza, wzmocniona przez zrozumienie, że nasze działania i intencje mogą wpływać na rzeczywistość innych. W końcu, badając połączenie między nauką a duchowością, znajdujemy w fizyce kwantowej nowy język do opisu tej interkoneksji. Fizyka kwantowa naucza nas, że wszystko we wszechświecie jest energią, a każda cząstka jest ze sobą połączona w sposób, który często wykracza poza naszą logikę. To zrozumienie prowadzi nas do uświadomienia sobie, że jesteśmy częścią większej całości, a separacja jest iluzją. Kiedy zaczynamy żyć z tej perspektywy, duchowe przebudzenie staje się głębokim i transformującym doświadczeniem. Tak więc moc intencji i prawo przyciągania oferują nam drogę do kształtowania naszej rzeczywistości, podczas gdy neurobiologia pokazuje nam, jak ta zmiana jest możliwa. Świadomość praw uniwersalnych i praktyka medytacji pomagają nam połączyć się z naszym prawdziwym ja, przezwyciężając ograniczenia i otwierając przestrzeń na nowe zrozumienie tego, co znaczy być człowiekiem. W miarę jak rozszerzamy nasze zrozumienie, jesteśmy prowadzeni do odkrywania nowych wymiarów istnienia, gdzie nauka i duchowość splatają się w piękny mozaik możliwości. Gotowy, aby zrobić następny krok w swojej podróży duchowego przebudzenia? W następnym segmencie zagłębimy się w przecięcie między neurobiologią a tworzeniem rzeczywistości, gdzie odkryjemy, jak postępy naukowe mogą pomóc nam odblokować nasz nieograniczony potencjał. Przygotuj się na fascynującą eksplorację, która zmieni sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat wokół siebie. Duchowe przebudzenie to proces transformacyjny, który wykracza poza proste zrozumienie świata wokół nas. Prowadzi nas do głębokiego zrozumienia samych siebie i rzeczywistości, którą zamieszkujemy. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego przebudzenia jest przecięcie między neurobiologią a duchowością. Gdy badamy, jak nasze myśli kształtują naszą biologię, zaczynamy odkrywać klucze, które pozwalają nam przeprogramować nasz umysł, a tym samym nasze życie. To w tym połączeniu znajdujemy prawdziwą esencję ludzkiej mocy. Neurobiologia z natury bada system nerwowy i procesy mentalne. Jednakże, gdy łączymy tę naukę z duchowymi naukami, zaczynamy dostrzegać, że nasz umysł nie jest tylko narzędziem przetwarzania informacji,
ale aktywnym twórcą naszej rzeczywistości. Każda myśl, którą wydajemy, każda wiara, którą pielęgnujemy, rezonuje w naszym ciele, wpływając na nasze zdrowie, emocje i doświadczenia. Joe Dispenza uczy nas, że zrozumienie tej dynamiki pozwala nam uwolnić się od ograniczających wzorców, które często trzymają nas w cyklach bólu, lęku i przeciętności. Praktyka neuroprzekształcania poprzez medytację i wizualizację jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które możemy wykorzystać w tym procesie. Skupiając naszą uwagę na nowych możliwościach, tworzymy nowe połączenia synaptyczne w mózgu. Ta plastyczność neuronalna pozwala nam nie tylko zmienić sposób, w jaki myślimy, ale także sposób, w jaki czujemy i działamy. Kiedy wizualizujemy to, czego chcemy, z jasnością i emocjonalną intensywnością, w rzeczywistości wysyłamy sygnał do naszego mózgu, który zaczyna się dostosowywać i reagować na tę nową rzeczywistość. Ta praktyka jest kluczowa dla duchowego przebudzenia, ponieważ pomaga nam dostosować nasze intencje do częstotliwości wibracyjnej tego, co chcemy manifestować w naszym życiu. Neurobiologia pokazuje nam, że mózg jest dynamicznym organem, zdolnym do modyfikacji, gdy uczymy się i doświadczamy. To jest szczególnie istotne, gdy mówimy o ograniczających przekonaniach. Wiele razy te przekonania formują się w naszym dzieciństwie lub jako rezultat traumatycznych doświadczeń, a stają się automatycznymi wzorcami, które uniemożliwiają nam osiągnięcie naszego pełnego potencjału. Jednak stając się świadomymi tych wzorców, możemy zacząć je kwestionować i ostatecznie zastępować nowymi przekonaniami, które nas wzmacniają. To, co Dispenza nazywa zejściem po schodach świadomości, to proces autoeksploracji, który pozwala nam zidentyfikować i zerwać z dawnymi uwarunkowaniami. Kluczem do tego neuroprzekształcania jest stała praktyka i świadoma intencja. Dając się medytacji i wizualizacji naszych intencji, tworzymy sprzyjające środowisko dla zmiany. Kiedy koncentrujemy się na odczuciu, że już osiągnęliśmy nasze cele, zaczynamy wysyłać wyraźny sygnał do naszego ciała i mózgu, że ta nowa rzeczywistość jest możliwa. To nie tylko zmienia naszą częstotliwość wibracyjną, ale także synchronizuje nas z prawami uniwersalnymi, pozwalając, aby synchroniczność manifestowała się w naszym życiu. Synchroniczność, jak wielu z nas już doświadczyło, to magiczne uczucie, że wszechświat współpracuje z nami, przynosząc wydarzenia, ludzi i możliwości, które wydają się idealnie pasować do naszych pragnień i intencji. To połączenie to wyraźny dowód na to, że jesteśmy w harmonii z naszym wyższym celem, a nasze praktyki neuroprzekształcania i medytacji przynoszą owoce. Kiedy stajemy się świadomi tej synchroniczności, nie tylko uznajemy, że jesteśmy częścią większej całości, ale także zaczynamy dostrzegać, że nasze działania i myśli mają bezpośredni wpływ na świat wokół nas. Skrzyżowanie neurobiologii i duchowości nie jest tylko kwestią teoretyczną. To praktyczna rzeczywistość, którą możemy doświadczać na co dzień. W miarę jak zgłębiamy to zrozumienie, jesteśmy prowadzeni do nowej formy istnienia, gdzie życie staje się wyrazem naszych najwyższych aspiracji. Każdy z nas ma moc kształtowania naszej rzeczywistości, ale aby to osiągnąć, musimy być gotowi zajrzeć w głąb siebie i wykonać niezbędną pracę nad reprogramowaniem naszego umysłu i serca. Duchowe przebudzenie zatem nie jest celem, ale ciągłą podróżą samopoznania i ewolucji. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi naszych myśli i emocji, zaczynamy dostrzegać, że mamy zdolność do przekraczania ograniczeń, które wcześniej wydawały się nieprzekraczalne. Ten proces transcendencji jest głęboko wyzwalający, ponieważ pozwala nam żyć życiem, które naprawdę pragniemy, w zgodzie z naszym prawdziwym ja i naszym celem. Jednak duchowe przebudzenie nie ogranicza się tylko do reprogramowania mentalnego i emocjonalnego. Obejmuje również praktykę medytacji jako niezbędne narzędzie do samopoznania. Medytując, tworzymy przestrzeń ciszy i obecności, w której możemy połączyć się z naszym wewnętrznym ja. Ta głęboka więź pozwala nam uzyskać dostęp do rozszerzonego stanu świadomości, w którym możemy dostrzec prawdę o tym, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w uniwersum. Medytacja nie tylko uspokaja umysł, ale także pomaga nam rozpuścić bariery,
które oddzielają nas od naszej istoty. W miarę jak kontynuujemy tę podróż, możemy przygotować się do odkrywania, jak uniwersalne prawa i synchroniczność manifestują się w naszym życiu. Zrozumienie tych praw nie tylko poszerza naszą percepcję świata, ale także upoważnia nas do życia w sposób bardziej intencjonalny i zgodny z naszą prawdą. To odkrycie doprowadzi nas do głębszego zrozumienia naszej roli jako współtwórców naszej rzeczywistości oraz tego, jak możemy działać w harmonii z siłami rządzącymi wszechświatem. Przebudzenie duchowe jest zaproszeniem, aby stać się bardziej świadomym, zarówno siebie, jak i świata wokół nas. W miarę jak zagłębiamy się w tę podróż, połączenie między nauką a duchowością staje się coraz bardziej widoczne, ujawniając ścieżkę transformacji i samopoznania, która prowadzi nas w kierunku naszego wyższego celu. Jesteśmy gotowi odkryć uniwersalne prawa i synchroniczność oraz to, jak te siły mogą manifestować się na zaskakujące sposoby w naszym życiu, wzmacniając ideę, że wszyscy jesteśmy częścią interkonektowanego całości, gdzie każda myśl i działanie rezonują poza nas samych. To jest magia duchowego przebudzenia, a następny etap tej podróży czeka na nas. Duchowe przebudzenie to zjawisko, które wykracza poza przekonania czy dogmaty. To głęboki i transformujący proces, który łączy nas z uniwersalnymi prawami, które rządzą nie tylko naszą egzystencją, ale całym kosmosem. Kiedy zaczynamy badać uniwersalne prawa, takie jak prawo odpowiedniości i prawo wibracji, dostrzegamy, że jesteśmy zanurzeni w wielkim tkaniu interkoneksji. Każda myśl, każda emocja i każde działanie, które wydajemy, rezonują na częstotliwościach, które przyciągają doświadczenia i rzeczywistości odpowiadające im. W ten sposób synchroniczność staje się fascynującym aspektem naszego życia, wyraźnym znakiem, że jesteśmy w zgodzie z naszym wyższym celem. Prawo odpowiedniości uczy nas, że jak na górze, tak na dole. Oznacza to, że wszystko, co dzieje się w naszym wnętrzu, odzwierciedla się na zewnątrz. Kiedy zaczynamy być świadomi naszych myśli i emocji, zauważamy, że są one punktem wyjścia do stworzenia rzeczywistości, której pragniemy. Jeśli znajdujemy się w stanie wdzięczności i miłości, doświadczenia, które przyciągamy, są równie satysfakcjonujące i pełne miłości. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy uwikłani w lęki i ograniczające przekonania, rzeczywistość, którą manifestujemy, będzie ich odzwierciedleniem. To zaproszenie do autoobserwacji, to wezwanie, aby spojrzeć w głąb siebie i zidentyfikować, co naprawdę chcemy pielęgnować w naszym życiu. Prawo wibracji przypomina nam, że wszystko jest energią, a nasza osobista wibracja jest kluczem do manifestacji. Każda myśl, którą emitujemy, ma częstotliwość, a ta częstotliwość przyciąga doświadczenia, które z nią współbrzmią. Kiedy stajemy się świadomi naszych wibracji, możemy zacząć je intencjonalnie dostosowywać. To nie tylko duchowa praktyka, ale praktyczna manifestacja neurobiologii, która uczy nas o plastyczności mózgu. Dzięki neuroprogramowaniu możemy zmienić wzorce myślenia, które trzymają nas w niepożądanych rzeczywistościach. Synchroniczność może być zatem rozumiana jako potwierdzenie, że jesteśmy na właściwej drodze. Kiedy zaczynamy dostrzegać znaczące zbiegi okoliczności, które wydają się kierować naszą drogą, uznajemy, że wszechświat odpowiada na nasze intencje. Te doświadczenia są jak małe bilety od wszechświata, wskazujące, że wibrujemy w harmonii z tym, czego pragniemy. Wyzwanie polega na utrzymaniu tej wysokiej wibracji, nawet w obliczu trudności i przeciwności. Tutaj praktyka medytacji staje się potężnym narzędziem. Medytacja nie jest tylko techniką relaksacyjną, ale sposobem na połączenie się z naszym prawdziwym ja i z subtelnymi energiami wszechświata. W stanie medytacyjnym potrafimy uciszyć umysł i dostroić się do częstotliwości miłości i pokoju. To głębokie połączenie pozwala nam uzyskać dostęp do rozszerzonego stanu świadomości, w którym możemy dostrzegać interkoneksję wszystkich istot. Przez medytację nie tylko pielęgnujemy wewnętrzną przestrzeń spokoju, ale także stajemy się bardziej otwarci na synchroniczności, które wszechświat nam przedstawia. Kiedy patrzymy na fizykę kwantową, znajdujemy naukową podstawę, która to wszystko wspiera.
Badania kwantowe ujawniają, że na poziomie subatomowym separacja między cząstkami nie jest tak wyraźna, jak się wydaje. Wszystko jest ze sobą powiązane, a każdy z nas jest częścią większej całości. Oznacza to, że nasze myśli i intencje mają moc kształtowania naszej rzeczywistości, a także wpływania na świat wokół nas. Kiedy zaczynamy postrzegać życie przez tę kwantową soczewkę, stajemy się bardziej świadomi, że jesteśmy współtwórcami naszych doświadczeń. W miarę jak zagłębiamy się w to zrozumienie, uświadamiamy sobie, że duchowe przebudzenie nie jest celem, ale ciągłą podróżą. Każdy dzień to okazja, aby dostosować nasze myśli, emocje i działania do praw uniwersalnych. Praktyka medytacji staje się kotwicą, która pozwala nam utrzymać tę więź, pomagając nam przezwyciężyć ograniczenia, które nałożono na nas przez całe życie. W ten sposób ustanawiamy nowy wzór wibracyjny, który nie tylko poprawia nasze życie, ale także pozytywnie wpływa na tych wokół nas. Duchowe przebudzenie jest zatem zaproszeniem do transformacji. To zaproszenie, aby spojrzeć do wewnątrz, przemyśleć nasze przekonania i otworzyć się na nieskończone możliwości, które życie ma do zaoferowania. W miarę jak łączymy się głębiej z naszym prawdziwym ja, zaczynamy postrzegać świat nie jako miejsce separacji, ale jako świętą przestrzeń interkoneksji. To uświadomienie prowadzi nas do życia o większym celu i znaczeniu. W miarę jak posuwamy się naprzód w naszej podróży, medytacja staje się niezbędną codzienną praktyką. To dzięki tej praktyce możemy nie tylko uspokoić umysł, ale także dotrzeć do głębszych poziomów samopoznania. Medytacja pozwala nam badać warstwy naszej psyche, odkrywając wzorce i przekonania, które mogą nas ograniczać. Poświęcając czas na tę praktykę, zaczynamy dostrzegać, że transformacja nie jest tylko możliwa, ale nieuchronna. Mając to na uwadze, zapraszam Cię do refleksji nad tym, jak medytacja może stać się filarem w Twoim życiu. Jak możesz zintegrować tę praktykę w swoją codzienną rutynę, aby wspierać swoje duchowe przebudzenie? Droga stoi przed Tobą, a każdy krok, który podejmujemy w kierunku samopoznania, to krok w stronę pełniejszego i bardziej świadomego życia. W miarę jak się zagłębiamy, odkryjemy, że prawdziwa esencja naszego istnienia jest znacznie większa, niż możemy sobie wyobrazić. Połączenie między nauką a duchowością nie jest abstrakcyjnym konceptem, ale namacalną rzeczywistością, którą możemy doświadczyć w naszym codziennym życiu. Dzięki medytacji i zrozumieniu praw uniwersalnych zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy częścią większej całości, w której każdy z nas odgrywa istotną rolę. To zrozumienie daje nam moc do tworzenia życia, jakiego pragniemy, dostosowując nasze intencje do częstotliwości miłości, pokoju i obfitości. Ostatecznie duchowe przebudzenie to podróż powrotna do domu, odkrycie tego, kim naprawdę jesteśmy. To zaproszenie, aby przezwyciężyć ograniczenia i dostosować się do naszego prawdziwego celu. W miarę jak kontynuujemy eksplorację tego połączenia między nauką a duchowością, będziemy prowadzeni poza powierzchowne zrozumienie życia, co doprowadzi nas do stanu rozszerzonej świadomości, w którym możemy naprawdę żyć pełnym potencjałem. Dlatego, gdy przygotowujemy się do następnego etapu tej podróży, którym jest praktyka medytacji i samopoznania, pamiętaj, że każdy moment to okazja do przebudzenia. Każdy oddech, który bierzemy, może nas prowadzić do głębszego stanu połączenia z naszym prawdziwym ja. I tak, w miarę jak idziemy naprzód, zgłębiajmy medytację, to potężne narzędzie, które łączy nas z wewnętrzną mądrością i prowadzi nas na drodze odkrycia i transformacji. W rozległym wszechświecie samopoznania medytacja wyłania się jako jedno z najpotężniejszych i najbardziej transformujących narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Kiedy postanawiamy uciszyć umysł i połączyć się z naszym wnętrzem, otwieramy drzwi, które często pozostają zamknięte, ukazując esencję tego, kim naprawdę jesteśmy. Ta praktyka to znacznie więcej niż tylko proste ćwiczenie relaksacyjne. To głębokie zanurzenie w naszej własnej świadomości, zdolne prowadzić nas w podróż samopoznania i transformacji. Medytacja, gdy praktykowana konsekwentnie, pozwala nam odejść od nieustannego hałasu codzienności. W niej znajdujemy świętą przestrzeń, gdzie umysł się uspokaja, a serce otwiera.
to w tym stanie spokoju zaczynamy dostrzegać warstwy przekonań, emocji i wzorców, które przez lata ukształtowały naszą tożsamość. Dzięki medytacji mamy możliwość obserwowania tych aspektów bez osądzania, po prostu pozwalając im się ujawnić. Ta obserwacja jest pierwszym krokiem do samopoznania i to tutaj dokonuje się prawdziwa magia. Kiedy stajemy się świadomi naszych myśli i emocji, zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy w rzeczywistości więźniami naszych przeszłych doświadczeń. Ograniczające przekonania, które często nas zniewalają, są w rzeczywistości konstrukcjami umysłu, a medytacja oferuje nam jasność potrzebną do zburzenia tych iluzji. Połączając się z naszym prawdziwym ja, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy znacznie więcej niż opowieści, które sobie opowiadamy. To objawienie umożliwia prawdziwe duchowe przebudzenie, dostrojenie się do naszego wyższego celu. Nauka, a szczególnie neurobiologia, znacznie posunęła się naprzód w zrozumieniu efektów medytacji na mózg. Badania pokazują, że regularna praktyka medytacji może prowadzić do zmian strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu, promując większą plastyczność neuronalną. Oznacza to, że jesteśmy w stanie przekształcić nasze automatyczne reakcje i tym samym stworzyć nowe rzeczywistości. Dzięki medytacji możemy dosłownie uformować naszą biologię, a co za tym idzie, nasze doświadczenie życia. Kiedy pozwalamy sobie na tę przestrzeń introspekcji, zaczynamy aktywować obszary mózgu związane ze współczuciem, empatią i kreatywnością, między innymi cechami, które łączą nas z całością. Korzyści z medytacji wykraczają poza jednostkę, sięgają do zbiorowości. Połączając się z naszym prawdziwym ja, stajemy się bardziej świadomi naszej wzajemnej zależności z innymi i z wszechświatem. Ta świadomość jest kluczowa dla duchowego przebudzenia, ponieważ pomaga nam dostrzegać, że każdy z nas odgrywa istotną rolę w wielkim mozaikowym obrazie istnienia. Kiedy zmieniamy naszą częstotliwość wibracyjną, wpływamy nie tylko na nasze życie, ale także na życie tych, którzy nas otaczają. To jest istota prawa wibracji, które przypomina nam, że wszystko jest w ciągłym ruchu i że nasze energie wpływają na świat wokół nas. Medytacja pozwala nam również skontaktować się z intuicją, wewnętrznym głosem, który często jest zagłuszony przez hałas codzienności. Kiedy uciszamy umysł i zwracamy się do naszego wnętrza, zaczynamy słyszeć ten głos z większą klarownością. Intuicja jest potężnym narzędziem, które może nas prowadzić w ważnych decyzjach i pomaga nam dostosować nasze działania do naszego wyższego celu. To połączenie intuicyjne jest istotnym aspektem duchowego przebudzenia, ponieważ prowadzi nas do zaufania naszej wewnętrznej mądrości i podążania ścieżką, która jest nam przeznaczona. W miarę jak zagłębiamy się w praktykę medytacji, naturalne jest, że mogą pojawić się opory. Umysł przyzwyczajony do nawykowych wzorców myślenia może opierać się przyjęciu ciszy. Jednak to w tym zderzeniu znajdujemy okazję do przezwyciężenia ograniczeń. Każda chwila dyskomfortu zaprasza nas do spojrzenia w głąb siebie i zakwestionowania przekonań, które nas zatrzymują. Medytacja staje się zatem świętym polem walki, gdzie zmagamy się z naszymi niepewnościami i lękami, wychodząc silniejsi i bardziej świadomi. Duchowe przebudzenie nie jest celem, lecz ciągłą podróżą. Medytacja oferuje nam ścieżkę do tej podróży, pozwalając eksplorować nowe wymiary naszej świadomości. To zaproszenie, aby stać się współtwórcami naszej rzeczywistości, aby wziąć odpowiedzialność za nasze życie i dostroić się do przepływu wszechświata. Kiedy regularnie praktykujemy medytację, nie tylko się transformujemy, ale także stajemy się agentami zmiany w świecie. Połączenie między nauką a duchowością staje się oczywiste, gdy obserwujemy efekty medytacji na nasze istnienie. Fizyka kwantowa uczy nas, że jesteśmy częścią interkonektowanego całości, a medytacja pomaga nam uzyskać dostęp do tej prawdy. Podnosząc naszą wibrację, wyrównujemy nasze energie z wszechświatem, co pozwala na manifestację synchroniczności w naszym życiu. Ten taniec między indywidualnym a kolektywnym przypomina nam, że duchowe przebudzenie nie jest tylko osobistym doświadczeniem, ale wkładem w większe dobro. W miarę jak stajemy się bardziej świadomi naszej istoty, zaczynamy transcendować ograniczenia
które wcześniej wydawały się nie do pokonania. Medytacja pomaga nam zidentyfikować i przezwyciężyć ograniczające przekonania, które uniemożliwiają nam manifestację naszego prawdziwego potencjału. Ta praktyka zaprasza nas do kwestionowania wszystkiego, co wiemy o sobie i odkrywania nowych możliwości. Dzięki rozszerzonej świadomości możemy uwolnić się z łańcuchów, które trzymały nas w negatywnych wzorcach i otworzyć przestrzeń na obfitość i spełnienie. Proces transcendencji jest jednym z najbardziej ekscytujących aspektów duchowego przebudzenia. Prowadzi nas do stanu wolności, w którym możemy zbadać naszą prawdziwą naturę i połączyć się z tym, co jest w nas najgłębsze. Razem te elementy prowadzą nas do nowej percepcji życia, w której każda chwila jest okazją do wzrostu i ewolucji. W miarę jak zagłębiamy się w praktykę medytacji, ważne jest, aby pamiętać, że podróż nie jest liniowa. Będą momenty postępu i cofania się, chwile klarowności i zamieszania. Cierpliwość i współczucie dla samego siebie są niezbędne w tym procesie. Każdy świadomy oddech, każda chwila ciszy przybliża nas do naszego prawdziwego ja i pomaga nam wyrównać nasze życie z prawami uniwersalnymi. Teraz, gdy zbadaliśmy fundamentalną rolę medytacji w samopoznaniu, nadszedł czas, aby zwrócić się ku następnemu etapowi tej podróży – transcendencji ograniczeń poprzez świadomość. Jak możemy przezwyciężyć przekonania, które trzymają nas w niewoli i otworzyć przestrzeń na nasz pełny potencjał? To będzie nasza następna refleksja, zaproszenie do kontynuacji naszej eksploracji ogromnego i wspaniałego wszechświata, który istnieje w nas. Podróż trwa, a możliwości są nieskończone. Duchowe przebudzenie to głęboki proces, który prowadzi nas do kwestionowania naszych najgłębszych przekonań i dostrzegania, że często jesteśmy więźniami naszych własnych ograniczeń. Świadomość, ta wrodzona zdolność, którą wszyscy posiadamy, jest kluczem do przezwyciężenia tych barier. Kiedy mówimy o transcendencji ograniczeń poprzez świadomość, odnosimy się do wewnętrznego ruchu, który pozwala nam rozpoznać i ostatecznie przekształcić negatywne wzorce, które nas otaczają. Często znajdujemy się w powtarzającym się cyklu zachowań i myśli, które już nam nie służą. Te wzorce są zasilane przez ograniczające przekonania, które w większości zostały zinternalizowane w dzieciństwie lub ukształtowane przez przeszłe doświadczenia. Tworzą one wewnętrzną narrację, która mówi nam, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie zasługujemy na szczęście lub że sukces jest zarezerwowany tylko dla innych. Te przekonania stają się tak zakorzenione, że przyzwyczajamy się do nich, jakby były częścią naszej tożsamości. Prawda jest jednak taka, że mamy moc, aby przepisać tę narrację. Rozszerzona świadomość jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które możemy wykorzystać do uwolnienia się od tych ograniczeń. Kiedy podnosimy naszą świadomość, zaczynamy postrzegać świat i samych siebie w inny sposób. Medytacja, na przykład, jest praktyką, która pomaga nam uzyskać dostęp do tego stanu podwyższonej świadomości. Pozwala nam spojrzeć do wewnątrz, obserwować nasze myśli i emocje bez osądzania, a tym samym zidentyfikować, które z nich nam służą, a które trzymają nas w niewoli. Kiedy stajemy się świadomi naszych wzorców, mamy okazję świadomie wybierać, jak na nie reagować. Klucz do tego procesu leży w uznaniu, że to, co uważamy za prawdę, może nie być prawdą absolutną. Pełna świadomość uczy nas, że jesteśmy czymś więcej niż nasze okoliczności, więcej niż wyzwania, które napotykamy. Za każdym razem, gdy stajemy w obliczu ograniczającego przekonania, mamy okazję je zakwestionować. Czy to przekonanie naprawdę mi służy? Czy jest prawdziwe? Co by się stało, gdybym zdecydował się wierzyć w coś innego? Ta praktyka kwestionowania pomaga nam zdemontować przekonania, które nas nie wspierają, i zastąpić je tymi, które nas upoważniają. Neurobiologia dostarcza nam cennych wskazówek dotyczących tego procesu. Badania pokazują, że praktyka medytacji i uważności może zmieniać strukturę i funkcjonowanie naszego mózgu. Kiedy medytujemy, skutecznie przekształcamy nasz system neuronalny, tworząc nowe połączenia, które mogą pomóc zastąpić negatywne wzorce myślenia pozytywnymi i konstruktywnymi myślami. Ta plastyczność mózgu
jest potężnym dowodem na to, że nie jesteśmy uwięzieni w ustalonym losie. Możemy kształtować naszą rzeczywistość za pomocą naszych myśli i intencji. Zrozumienie, że mamy tę zdolność do zmiany, jest wyzwalające. Jednak zmiana nie zachodzi z dnia na dzień. To ciągły proces, który wymaga praktyki, cierpliwości i współczucia dla siebie. W trakcie tej drogi istotne jest, aby pamiętać, że każdy mały krok ma znaczenie. Każdy moment uważności, każdy świadomy wybór i każda nowa wiara, którą przyjmujemy, mają kumulatywny wpływ na nasze życie. Tak więc, poświęcając się tej podróży samopoznania, zaczynamy dostrzegać znaczące zmiany w naszej zewnętrznej rzeczywistości. Jednak duchowe przebudzenie to nie tylko przemiana osobista. Chodzi również o uznanie naszej wzajemnej zależności z wszystkim i wszystkimi wokół nas. W miarę jak transcendentujemy nasze indywidualne ograniczenia, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy częścią większej całości. Ta percepcja prowadzi nas do stanu empatii i współczucia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Kiedy przezwyciężamy nasze ograniczające przekonania, stajemy się bardziej otwarci i dostępni na doświadczenia życia, a to pozwala nam na głębsze połączenie z innymi. Ten ruch transcendencji prowadzi nas również do kwestionowania struktur społecznych i kulturowych, które mogą przyczyniać się do naszych ograniczeń. W miarę jak stajemy się coraz bardziej świadomi, zaczynamy dostrzegać, jak nasze przekonania i zachowania są zakorzenione w zbiorowych paradygmatach, które mogą nie odzwierciedlać naszej najgłębszej prawdy. Tak więc, przez przezwyciężenie naszych własnych ograniczeń, mamy możliwość pozytywnego wpływania na świat wokół nas, inspirując innych do tego samego. Rozszerzona świadomość nie jest celem, ale ciągłą podróżą. Zachęca nas do bycia obecnymi w każdej chwili, do pielęgnowania wdzięczności i otwierania naszych serc na nowe doświadczenia. Każda interakcja, każde wyzwanie i każda radość stają się okazją do nauki i rozwoju. A w miarę jak przemierzamy tę podróż, możemy zacząć dostrzegać synchroniczności w naszym życiu. Znaki, które pokazują nam, że jesteśmy na właściwej drodze i zgodni z naszym większym celem. Teraz, reflektując nad przecięciem świadomości i duchowości, napotykamy fascynujący koncept – fizykę kwantową. Ta nowa nauka oferuje nam nowe zrozumienie rzeczywistości, które głęboko rezonuje z wieloma zasadami duchowymi. Fizyka kwantowa uczy nas, że wszystko we wszechświecie jest ze sobą powiązane, że nasze intencje mają realny wpływ na świat wokół nas. To zrozumienie zaprasza nas do zbadania idei, że wszyscy jesteśmy częścią wielkiego pola energii, w którym nasze wybory i myśli kształtują nie tylko nasze życie, ale także zbiorową rzeczywistość. Ta wzajemna zależność prowadzi nas do jeszcze głębszego duchowego przebudzenia, gdy zaczynamy dostrzegać, że nie jesteśmy sami w naszych doświadczeniach. Świadomość, że jesteśmy częścią większej całości, inspiruje nas do działania w sposób bardziej altruistyczny i świadomy. Każda akcja, którą podejmujemy, każda myśl, którą pielęgnujemy, rezonuje przez tkaninę rzeczywistości, tworząc wpływ, który wykracza poza nas samych. Tak więc duchowe przebudzenie, z jego wewnętrzną więzią między nauką a duchowością, zaprasza nas do transcendencji ograniczeń osobistych i zbiorowych. Przyjmując rozszerzoną świadomość, przekształcamy nasze przekonania i stajemy się agentami zmiany w naszym własnym życiu i w świecie. A w miarę jak zagłębiamy się w tę podróż, odnajdujemy nie tylko nasz cel, ale także poczucie przynależności i połączenia, które zmienia sposób, w jaki żyjemy i wchodzimy w interakcje z innymi. Dlatego badając fizykę kwantową i jej związek z duchowością, napotykamy zaproszenie do dalszego poszerzenia naszej wiedzy o rzeczywistości. Wzajemna zależność wszystkich istot oferuje nam nowe spojrzenie na to, co znaczy być człowiekiem, jak możemy żyć w sposób bardziej świadomy i jak razem możemy stworzyć bardziej harmonijny świat, zgodny z naszym prawdziwym potencjałem. Ta podróż duchowego przebudzenia nie dotyczy tylko nas samych, ale zbiorowości, budowania przyszłości, w której świadomość i współczucie mają przewagę. Podróż duchowego przebudzenia to głęboko transformujące doświadczenie, w którym przecięcie nauki i duchowości staje się żyznym polem do samopoznania
i osobistej ewolucji. W tym kontekście fizyka kwantowa staje się potężnym sprzymierzeńcem, ujawniając prawdy o naturze rzeczywistości, które współbrzmią z duchowymi koncepcjami uznawanymi od dawna. Gdy badamy związek między zasadami fizyki kwantowej a duchowością, zaczynamy rozumieć, że jesteśmy częścią większej całości, skomplikowanej sieci energii i informacji, która przekracza ograniczenia świata fizycznego. Fizyka kwantowa uczy nas, że na fundamentalnym poziomie rzeczywistość nie składa się tylko z solidnych, oddzielnych obiektów, ale z ciągłego tańca cząstek subatomowych, które są w nieustannej interakcji i zmianie. To nowe zrozumienie kwestionuje tradycyjne spojrzenie, według którego jesteśmy odizolowanymi bytami, oddzielonymi od siebie nawzajem i od otaczającego nas wszechświata. Zamiast tego fizyka kwantowa sugeruje, że jesteśmy ze sobą połączeni, że nasze działania, myśli i uczucia mają głęboki wpływ na rzeczywistość, którą doświadczamy. Ta interkoneksja odzwierciedla to, czego tradycje duchowe zawsze nas uczyły. Wszyscy jesteśmy częścią wielkiego tkanego życia, a to, co robimy na poziomie indywidualnym, rezonuje na szerszych poziomach. Biorąc pod uwagę tę perspektywę, duchowe przebudzenie można postrzegać jako proces rozpoznawania i dostosowywania się do tej interkoneksji. Kiedy zaczynamy dostrzegać, że nie jesteśmy sami, że nasze życia są splecione z życiem innych istot i z wszechświatem jako całością, otwieramy przestrzeń na nowy poziom zrozumienia i świadomości. Ta zmiana paradygmatu zaprasza nas do ponownego ocenienia naszej relacji ze światem, nie jako zwykli konsumenci lub widzowie, ale jako współtwórcy rzeczywistości. Zasady kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie, oferują potężną analogię dla rozwoju duchowego. Superpozycja, na przykład, sugeruje, że cząstki mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Ta idea odzwierciedla ludzką zdolność do maksymalizowania wielu możliwości w naszym życiu. Tak jak cząstki kwantowe, również mamy moc wyboru między różnymi ścieżkami i rzeczywistościami, w zależności od tego, jak postrzegamy i wchodzimy w interakcję ze światem wokół nas. Akt obserwacji, skupienie naszej intencji, może zatem określić, która rzeczywistość manifestuje się w naszych życiach. Splątanie kwantowe z kolei pokazuje nam, że cząstki, które były ze sobą połączone w pewnym momencie, nadal wpływają na siebie nawzajem, niezależnie od odległości, która je dzieli. Ta idea zgadza się z duchową koncepcją, że nasze intencje i emocje mogą wpływać nie tylko na nasze własne życie, ale także na życie innych i świata. Kiedy podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną, pielęgnując miłość, współczucie i wdzięczność, nie tylko transformujemy nasze własne doświadczenia, ale także wysyłamy fale pozytywnej energii, które mogą rezonować i wpływać na życie innych istot, tworząc sieć wspólnego wzrostu. W tym sensie praktyka medytacji staje się niezbędnym narzędziem do duchowego przebudzenia, ponieważ pozwala nam uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości i połączyć się z tą siecią interkoneksji. Medytacja nie jest tylko chwilą spokoju, to pojazd do przekraczania ograniczeń ego i dostępu do naszej prawdziwej esencji, która jest zakorzeniona w jedności z całością. Podczas medytacji, gdy uciszamy umysł i synchronizujemy się z naszą własną energią, możemy poczuć głębię tego połączenia i zacząć doświadczać rzeczywistości w sposób bardziej ekspansywny i zintegrowany. Nauka również pokazuje, że medytacja może zmieniać naszą biologię. Badania wykazały, że regularna praktyka może przekształcać nasz mózg, zwiększając szarość w obszarach związanych z emocjami, empatią i samokontrolą. To nie tylko pomaga nam lepiej radzić sobie ze stresem i lękiem, ale także pozwala otworzyć nasze serca i umysły na doświadczenie bycia naprawdę obecnym i połączonym z innymi. Ta zmiana biologiczna jest odzwierciedleniem duchowego przebudzenia, w którym przechodzimy od mentalności separacji do jedności. W miarę jak kontynuujemy eksplorację tej interkoneksji, kluczowe jest uznanie, że duchowe przebudzenie również wiąże się z transcendencją ograniczeń nałożonych na nas przez negatywne przekonania i wzorce. Często nosimy ciężary krytycznych myśli,
lęków i niepewności, które uniemożliwiają nam dostrzeganie naszego prawdziwego potencjału. Tutaj rozszerzona świadomość staje się kluczem do odblokowania tych ograniczeń. Gdy poszerzamy naszą świadomość, zaczynamy identyfikować przekonania, które już nam nie służą, i zastępować je bardziej empoderującymi i pozytywnymi myślami. Praktyka obserwowania naszych myśli i emocji z współczuciem i ciekawością pozwala nam zrozumieć źródło tych ograniczających przekonań. Zamiast identyfikować się z nimi, możemy je postrzegać jako zwykłe informacje, które mogą zostać zmienione. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa dla duchowego przebudzenia, ponieważ daje nam wolność wyboru, kim chcemy być i jak chcemy żyć. Fizyka kwantowa uczy nas, że rzeczywistość jest kształtowana przez nasze intencje i percepcje, a poprzez reprogramowanie naszego umysłu możemy stworzyć nową rzeczywistość, która jest bardziej zgodna z naszym prawdziwym ja. Ponadto synchroniczność odgrywa kluczową rolę w tym procesie przebudzenia. Kiedy jesteśmy zgodni z naszym wyższym celem, zaczynamy dostrzegać wzorce i przypadki w naszym życiu, które nas prowadzą i inspirują. Te momenty synchroniczności są jak znaki od wszechświata pokazujące nam, że jesteśmy na właściwej drodze i łącząc nas jeszcze bardziej z siecią interkoneksji, która nas wszystkich łączy. Praktyka wdzięczności pomaga nam dostrzegać i doceniać te chwile, wzmacniając naszą więź z boskością i z życiem we wszystkich jego formach. Ostatecznie duchowe przebudzenie jest ciągłą podróżą samopoznania i transformacji. Integrując zasady fizyki kwantowej z praktykami duchowymi, możemy poszerzyć naszą świadomość i połączyć się z istotą tego, kim jesteśmy. Ta więź daje nam nową perspektywę na samych siebie i świat, gdzie jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości i częścią kosmicznego tańca, który nas wszystkich łączy. Przyjmując tę prawdę, możemy żyć z większą autentycznością, miłością i celem, przyczyniając się do podniesienia zbiorowej świadomości i stworzenia bardziej harmonijnego i połączonego świata. Tak więc, patrząc przez pryzmat fizyki kwantowej, dostrzegamy, że duchowe przebudzenie nie jest tylko osobistym poszukiwaniem, ale misją zbiorową. Każdy krok, który stawiamy w kierunku samopoznania i połączenia, przybliża nas do przyszłości, w której duchowość i nauka idą ramię w ramię, odkrywając cudowności wszechświata i piękno życia. Ta podróż nie jest liniowa, ale spiralą wzrostu i ewolucji, w której każde doświadczenie zaprasza nas do poszerzenia naszej świadomości i głębszego połączenia z całością. Jest to celebracja życia, energii i miłości, które przenikają wszystko, co istnieje. To wezwanie do przebudzenia, by przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy i żyć w pełni naszą prawdą. Dziękujemy, że oglądaliście nasz film do samego końca. Wasze wsparcie jest dla nas niezwykle ważne i pozwala nam na dalszy rozwój tego kanału. Jeśli podobał Wam się ten film, prosimy o jego udostępnienie. Wasza pomoc jest nieoceniona. Sprawdźcie także nasze inne filmy i playlisty. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jeśli chcecie nas wspierać jeszcze bardziej, kliknijcie w link do subskrypcji w przypiętym komentarzu. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.